Cześć widzu! Bardzo się cieszę, że kliknąłeś w ten film, jednakże sporo osób nie subskrybuje mojego kanału i jestem z tego powodu bardzo smutny. Dlatego, gdybym mógł Cię poprosić, to zasubskrybuj kanał już teraz, będziesz miał dobry uczynek, a ja będę bardzo szczęśliwy. Mimo to, ważniejsza jest dla mnie łapka w górę, dlatego możesz ją przy okazji również zostawić, znajduje się ona oczywiście tuż obok przycisku subskrypcji, znaczyłoby to dla mnie wiele. Bardzo dziękuję za wspieranie mnie w rozwinięciu tego kanału i zapraszam do dalszego oglądania. Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Hypixel. Nie pojawił się niestety wczoraj odcinek, ponieważ wywaliło mi kompletnie internet. Już rano nie miałem tak naprawdę internetu, wywalało mnie z zajęć online, ponieważ mamy online do końca tygodnia. No więc za to bardzo przepraszam. Jak już wiecie, to film pojawił się o 12, ale wrzucałem go dosłownie 8 godzin. Naprawdę jest bardzo późno w nocy i dopiero jakieś chwilę temu, znaczy jakiś tam czas temu, nie wiem, 40 minut, może godzinę temu się dopiero wrzucił cały, więc opublikuję go jutro o 12, miał być dzisiaj o 18, znaczy, jeju, właśnie, miał być wczoraj o 18, a opublikowałem go dzisiaj o 12, bo wiecie, to nagrywam wczoraj, więc mi się myli tak troszeczkę. Naprawdę się cieszę, że wrócił ten internet, bo jestem w stanie nagrać. Zobaczcie, jestem w stanie Hypixela nagrać, mam internet teraz w tym momencie i to jest fajne, spoko. W ogóle jest świąteczna atmosfera już wprowadzona, jest 3 grudzień, kiedy to nagrywam, jak możecie się domyśleć. Znaczy, też mówię wczoraj, ale po prostu jest po północy, dlatego czy jakby nagrywam 2 grudnia jeszcze przed położeniem się spać, ale już 3 grudnia. No wiecie, o co chodzi. I powiem wam, że tak naprawdę to jest pierwszy raz, kiedy słyszę o świętach w tym roku. To znaczy, wiecie, zawsze się mówi, że za wcześnie wszyscy wszędzie grają te piosenki świąteczne, wszędzie w telewizji są jakieś reklamy świąteczne i tak dalej, wszystko, nie? Ja ani raz jeszcze nie usłyszałem o świętach i pierwszy raz, kiedy coś słyszę o świętach, to jest tutaj, w tym momencie właśnie. Więc to jest mega interesujące akurat, mega interesujący rok pod tym względem. Zagrajmy sobie w takim razie w dwójki, ponieważ ostatnio graliśmy w czwórki, jakby to możemy sobie teraz zagrać dwójki. Dwójki są spoko, ponieważ jest 16 osób, aż gra to jest największa ilość możliwa, jaka jest, żeby zagrała. Jest również na trybie 4 vs 4, jest również 16 osób w 4 drużynach, a tutaj jest w 8 po 2 graczy, nie? Więc to jest całkiem spoko. Powiem wam, że jestem smutny, jestem naprawdę smutny. Dlaczego się zapytacie, jestem smutny? No, gram w Terraria, oczywiście jak doskonale wiecie, mnóstwo, bardzo dużo teraz gram w Terraria. W ogóle pokonałem sobie chyba już tam trzeciego najsilniejszego bossa w giereczce. On przynajmniej gra tak twierdzi, a raczej modyfikacja boss checklist, czyli taka, która mi pokazuje wszystkich bossów do zabicia, tych, których już zabiłem, tych, których nie. Mówi mi, że to jest trzeci najsilniejszy boss, bo one są chyba w skali trudności posegregowane, tak mi się wydaje, jestem pewien na jakieś 95%. Ale ja bym tak nie powiedział, szczerze mówiąc, ponieważ to był boss robak. To był rzeczywiście bardzo silny boss, prawie umarłem na nim, ale nie umarłem na nim ani razu, a było wiele robaków. Czy ja jestem sam? Aha, fajnie, nie, zagrałem w dwójki, jestem sam, nie, jedyna drużyna, w której jest sam, nie, ja będę, ale ma szansę, no ale ktoś kiedyś musi zostać sam, ja tak naprawdę, no ale to nie ma sensu, no ja mogę się troszeczkę, jakby to powiedzieć, poddać, bo naprawdę ja nie będę w stanie tutaj. 7 drużyn ma 2 graczy, ja jestem jeden sam, nie, no to naprawdę ma mały bardzo sens. O, widzę, że tam już gość się budował, no to doskonale, no tak naprawdę jeżeli szary na mnie idzie, no to przypał troszeczkę, no już i tak nic nie da rady z tym zrobić. Weźmy sobie troszeczkę inaczej obudujmy niż normalnie, ponieważ ja wiem, że on tu będzie szedł. Nie wiem. Jeżeli on będzie się tam budował, no to nie ma szans tak naprawdę, no on od razu idzie mnie atakować, na mnie się skupi. Co prawda najprawdopodobniej przegra przez to, no ale to... To i tak nie ma znaczenia, jakie to ma znaczenie, skoro by nie miał jakby łóżko, rozwalenie łóżka, nie, i tak dalej. Kurde, oni mają niestety już ten, już mają, wow, moje łóżko nie zostało rozwalone jako pierwsze, to jest ciekawe. Oni już tam mają, jak to się nazywa, endstone'a, więc musiałbym mieć jakieś kill-off podstawowe, żeby tam pójść. A wiecie co, a weźmy sobie zagarnijmy jakiś kill-offik i weźmy sobie jeszcze mieczyk. Fajnie by było mieć mimo wszystko jednak zbrojkę, zanim w ogóle jakkolwiek bym się tam udał, wiecie? Naprawdę. Dobra, chodźmy, spróbuję go zrzucić. O, nawet udało mi się go po prostu zabić. Dobra, chodźmy. Czy tam będzie drugi szary? Najprawdopodobniej, ale chodźmy, spróbujmy. No, chodź, dawaj.
No, kurde, wiecie co, chyba mi tak nie do końca jednak dobrze działa ten internet, bo widzę, że mi tak troszeczkę laguje, ale nic z tym nie zrobię absolutnie. Absolutnie nic z tym nie zrobię, nie? Wyobraźcie sobie, strasznie mnie wkurza na przykład. O, udało mi się go zabić. Jest mnóstwo ludzi, którzy twierdzi, że wydaje nam się na przykład, że mamy dużo większą kontrolę nad swoim życiem niż nam się jakby wydaje, nie? I to jest taka po prostu gówno prawda. W ogóle nie mamy kontroli nad swoim życiem. W sensie dokładnie to, co myślimy, że mamy kontrolę nad naszym życiem, to dokładnie nad tym mamy kontrolę i nad absolutnie niczym więcej, więc to jest taka głupota. No nie masz TNT, więc no to buduj się jak chcesz. Ja mam wełnę, więc bierz gościu, nie? O kurde, no to po mnie. No ale to no, nie ma szans, nie? Ja jestem sam, jako jedyna drużyna, no. Przynajmniej nie umarłem jakby jako pierwszy, nie? Dobra, ty, dawaj. Aha, no to jak mu wchodzi knockback, to nie ma sensu i tak. Ale i tak wrócę, on może mi rozwalić łóżko, tylko że ja i tak co? Aha, on mi rozwalił łóżko już, okej, dobra, ja myślę, że on mi jeszcze nie rozwalił łóżka, tylko poszedł mnie zabić, żebym się nie zrespił. A ja nie zauważyłem, że on mi zniszczył łóżko. Po prostu tego nie zobaczyłem. No i zobaczcie, teraz tak naprawdę szarzy mają za darmo generator, przez to, że moja drużyna to... Tak naprawdę szarzy mają dosłownie tak jakby... Nie było mnie tutaj. Jakby w ogóle mnie tutaj nie było. Naprawdę, naprawdę, to jest mega głupie, tak jak mówię. No, zazwyczaj to nie mi się trafia, ale teraz mi się też trafiło, ale ja zawsze mówię, za każdym razem, niezależnie czy mi się trafi czy nie, zawsze mówię, że bardzo głupie jest to, że gra się zaczyna, kiedy jest już 14 czy 15 osób, bo wtedy są drużyny, które są niepełne i to nie ma absolutnie żadnego sensu. Gra też, jak ktoś na przykład wyjdzie, powinna się też zakończyć. Ja wiem, że dużo dłużej by się czekało na normalną rozgrywkę, ja zdaję sobie z tego sprawę zawsze, nie? No ale kurde, no jest to troszeczkę cena za uczciwą rozgrywkę, nie? No ja zapłaciłbym ją natychmiastowo, tak szybko jakby się dało, to bym się zapisał, żeby móc tak po prostu zrobić, nie? Gdzie tylko by się dało, nie? Dobra, no ale taki po prostu pechowy pech po prostu, no niestety, tak się zdarza, no też z tym nic nie zrobię, nie? Też nie mam nad tym absolutnie żadnej kontroli, no. Dobra, no już nieważne, jakąś sobie głupotę gadałem, dokończę wam. To był boss robak, czyli jakby bossy robako podobne w Terrarii, to są tak zwane bossy segmentowe. Jak mam na przykład zwykłego przeciwnika czy zwykłego bossa, to on jest jedną jakby osobą, w sensie jest jednym bossem, nie? I możemy mu zadać pojedynczo na przykład obrażenie jeden raz. Jak mamy na przykład broń białą, jak mamy jakiś na przykład miecz, to możemy takiemu bossowi zadać, na przykład załóżmy, że mamy miecz, który zadaje 100 obrażeń, no to jednym uderzeniem jesteśmy w stanie zadać mu, no cóż, 100 obrażeń, nie? Ale to nie jest takie oczywiste wobec bossów segmentowych, ponieważ bossy segmentowe, jak nazwa wskazuje, składają się z różnych segmentów. I na przykład, jeżeli trafimy wiele segmentów jakąś bronią, która ma po prostu przebijanie, albo po prostu... dobra, czy ty tam coś obudowujesz? Nie, to ja obuduję. Co? To było dziwne. Na przykład kilka segmentów, jeżeli trafimy, nie? Taki mamy miecz, który na przykład 100 obrażeń zadaje, ale trafimy na przykład 10 segmentów na raz, nie? To każdy segment otrzymuje pełne obrażenia. Na dodatek... Gdzie tutaj są skrzynki? O, no to super, fajnie, zarąbiście ogólnie. Ej, chodź tu. Najszybsza chyba eliminacja. Nie no, mieliśmy pewnie szybsze eliminacje, jestem tego prawie pewien. Ale weźmy go jeszcze, zabijmy. A nie, w sumie nie jesteśmy jeszcze wyeliminowani, zapomniałem, przecież się zrespimy. Kurde, no ale zabrali mi całe złoto moje. Ten ziomeczek żółty ma całe złoto. Gdzie tu są skrzynki tak w ogóle? Dobra, weźmy ich. Dobra, chodź, zrzucę cię chociaż, zrzucę was, zrzucę ciebie. I ciebie może zabiję? Uda mi się? Tak, dobra, to sobie killa przynajmniej nabiję. Zjem sobie dosłownie złote jabłko tylko i wyłącznie po to, żeby móc sobie więcej killi nabić, naprawdę. Dobra, zróbmy... Aj, nie uda się mi niestety. Ty, dawaj, dawaj, dobra, zarąbiście. No to super akurat. Świetnie. Dobra. Przydałoby się nabić troszeczkę tych killi. O! No, a, dobra, myślałem, że tak go wystrzelił akurat, że trafiłby na miejsce, w którym ja jestem. Dobra, to mamy kolejny kill, to co, ile mamy killi? Z 5, 6, coś takiego, już tyle mamy gdzieś killi mniej więcej, nie? Dobra, no to jeszcze raz może spróbuję go zrzucić, kupiłbym sobie miecz żelazny w międzyczasie. Myślę, że to będzie troszeczkę lepsza alternatywa dla niego też. Ja se tu posiedzę,
ja se tu nic nie będę robił, bo pamiętajcie, że... a może jakbym na przykład jakiegoś gościa stack strącił, to też byłoby całkiem mądre. Tak się zastanawiam, tak myślę sobie. Wow. Ziomuś, przecież zobacz, ile ty masz zdrowia, no ziomek. Ziomuś, ile ty masz zdrowia? Ty widziałeś, ile ty masz zdrowia? Ile ja mam zdrowia, kurde, no powiem mam... No, nie za ładnie. Dobra, oni tam siedzą, bo on się chyba wysadził, nie? I się wystrzelił w górę na moją wyspę, nie? Przynajmniej będę miał dużo killi. Tak się załatwia sprawę, nie? Bo ja ani do diamentów nie mam drogi. Patrzcie! Kto tam jest w ogóle? To jest biały, nie? Brawo, gratulacje! Biały mi pomógł. Biały wyeliminował drużynę niebieskich za mnie. Dla mnie wyeliminował tę drużynę. Się cieszę niesamowicie, bo jestem trochę bezpieczniejszy, no chyba, że po prostu przyjdzie po mnie, ale... No to... Idzie po mnie, czy nie? Widzę jego nick tam. Nie wiem, czy wy go widzicie, ja mogę wam troszeczkę przybliżyć. Tam jest jego nick. Dobra, no to ja dokończę. Jak trafimy 10 segmentów bossa... segmentowego... i... Okej, czyli on idzie tu. Dobra, on nie wie, że ja mam kulę, nie? On raczej nie wie, że ma kulę i... Aha. Dobra, dawaj go. A, nie, no aha, no co to miało być? No, po pierwsze kula sobie gdzieś poleciała, nie wiadomo gdzie. W ogóle kula nie poleciała tam, gdzie ją wycelowałem. A po drugie, no miał 13 HP, gorszą zbroję, gorszy miecz i jeszcze mnie zabił. No co to miało być? Przecież wielokrotnie bingo. Aha, no fajnie, faworyzacja giereczka, no fajnie, fajnie. Widzowie, no odechciewa mi się po prostu grać w tę grę. Naprawdę już mi się tak coraz bardziej kumuluje taka nienawiść do Hypixela za to, że po prostu w jakim opłakanym stanie są ich serwery, nie? To absolutnie nie była na przykład wina mojego internetu, co tu się w tym momencie wydarzyło, nie? I to też nie była wina Minecrafta, to była w 100% wina Hypixela. Da się odróżnić, jak się ma, powiedzmy, że w prawe. Co on w ogóle robi? On jest jakiś upośledzony. Czy on ma w ogóle bazę? No ma bazę. Czemu jemu na przykład nie rozwali nikt bazy? Fajnie, że na przykład nam idzie sobie na środek gość i nas od razu atakują, nie? A tutaj gość zostawia swoją bazę, nie wiem, na 10 minut i wszyscy mają wywalone w jego bazę, nie? To zarąbiście ogólnie. Szczególnie się, że to są różowi po boku, tam są... Aha, do Cyanowych zabił akurat. No cóż. Dobra, jeżeli... Trafimy jednym uderzeniem miecza, który zadaje 100 obrażeń, 10 segmentów przeciwnika segmentowego, bossa segmentowego, to on otrzyma 1000 obrażeń, ponieważ każdy segment otrzyma pełne obrażenia broni i wszystkie razem się skumulują do jakby całej puli bossa. Więc na przykład to sprawia, że... Bossowi segmentowi, no oczywiście każdy boss ma swoją trudność, bo z każdym bossem walczy się inaczej, ale jeżeli jest to boss segmentowy, no to ja mam taką wiarę dużo większą w to, że będzie dosyć łatwy do pokonania. Ale ja nawet nie o tym chciałem wam powiedzieć, co dzisiaj zrobiłem w Terrarii, ponieważ ja chciałem wam opowiedzieć o czymś takim, nie wiem czy znacie takiego mema, Ugandan Knuckles, do you know the way? Nie wiem czy taki w Polsce był bardzo popularny. Raczej niezbyt, on raczej chyba jest z 2018, tak mi się wydaje. No w każdym razie, jeden z twórców modyfikacji postanowił sobie zażartować i również zaimplementował tego mema jako bossa w Terrarii właśnie w swojej modyfikacji i ten boss ma 666666 HP. No ten boss robak miał 1 800 000 i jeszcze dzisiaj wcześniej pokonałem łatwiejszego jeszcze bossa, który miał 750 000, nie był segmentowy co prawda, ale jest bardzo łatwy do pokonania, jestem w stanie pokonać tego bossa w około minutę. Tylko że problem z tym Ugandan Knuckles jest taki, że on może co najwyżej dostać okej, on mówi, że będzie chronił łóżko, to ja mu odpiszę, że okej. Problem jest taki, że właśnie on może otrzymać co najwyżej jedno obrażenie z jakiegokolwiek ataku. No dwa, jeżeli jest to krytyczne uderzenie, nie? Więc... I jeszcze na dodatek zadaje mi około 300 000 obrażeń, kiedy się go dotknie. Dla porównania, no ja mam około 1075 zdrowia w tym momencie. No więc 300 000 obrażeń kontra 1075 zdrowia, no to jest troszeczkę... No myślę, że to jest jednostronne bardzo, nie? Natomiast...
Dobra, skupmy się troszeczkę. O nie, źle postawił ten szkło najgorzej. Czy to jest fajna mapa, bo to jest... Nie, to nie jest City, nie? To jest jakaś... Znaczy jest City, rooftop się chyba ta mapa nazywa, to taka z miastem. To nie jest ona. Ona wygląda inaczej. To jest jakaś nowa, to jest jakaś podróba tej mapy, szczerze mówiąc. No ale dobra. No, nieważne. Fajnie, myślę, że i tak będzie się grało. Okej. Zielone łóżko rozwalone. Pierwsze łóżko już rozwalone. 4 diamenty, nice, fajnie. Wiesz co, mój kolego tutaj, ja ci powiem, że szczerze mówiąc, uważam, że źle robisz, ponieważ powinieneś najpierw dać jeszcze jedną jakąś warstwę i dopiero na to dać szkło odporne, ponieważ szkło odporne na wybuchy powinno być najwyżej, żeby ten wybuch zablokować, a nie żeby jeszcze na nie coś na przykład nałożyć, co by spowodowało, że to szkło byłoby bezużyteczne dla tej zewnętrznej warstwy. Dobra, bo to budujmy się tutaj, ale ja bym się jeszcze wrócił jednak po 2 złota, bo wiedziałem, że tam chyba niebieski gość miał chyba żelazną zbrojkę i bym się tego obawiał, jeżeli tak by miało być, wiecie? Jedno złoto, please. No i patrzcie, i on teraz obudowuje tym kamieniem, nie? Ja wiem, że on pewnie zaoszczędził surowce w taki sposób, no ale ja myślę, że to i tak jest troszeczkę bezsensowne zrobienie, no ale jeżeli uważa, że tak powinno się zrobić, to niech tak robi. No ja na niego niestety nie wpłynę, bo za dużo czasu by mi tłumaczenie tego zajęło na czacie, a porozmawiać z nim nie mogę w tym momencie, wiadomo dlaczego, nie? Zastanawiam się, czy by podjumać na przykład niebieskiemu jego diamenty. To by było śmieszne. Chodźmy, co zrobić w takim razie. Tu nie ma żadnych diamentów, ale skam, najgorzej, zostałem oskamowany. Dobra, no to chodźmy w takim razie, no z 3 diamentami troszkę ryzykownie. Ile tam potrzeba na protection 1 pierwsze? Chyba 2 tylko, nie? Dobra, tu nie ma nawet emeraldów, wiecie co? Ja się wrócę do bazy z tymi 3 emeraldami, nawet będę, znaczy diamentami, będę miał chyba nawet 4. No i już mam, mówię, coś w ogóle stało. No i... Jako, że nie mogę otrzymać... Ja wykombinowałem jednak taktykę na walkę z tym bossem, no jednak nie jest ona idealna, ale nic lepszego po prostu fizycznie nie jestem w stanie wykombinować, nie? Więc wykombinowałem, że użyję torów, które już zrobiłem do poprzedniej walk z bossem, ponieważ tory sprawiają, że nie muszę trzymać strzałki w lewo albo w prawo, żeby się ciągle poruszać, ponieważ na torach zachowuję stałą prędkość. Nie tak jak na nogach, w przeciwieństwie do tego, co na nogach. Ty, niebieskich już nie ma? Nie, myślałem, że niebiescy zostaje wyeliminowani. Kto tam? Różowi zostaje wyeliminowani, tak? Okej, ciekawie. Dobra, zabrałem im. Zabrałem im diamenta. Jednak się okazało, że jednak to zrobiłem po prostu. Bo ten Ugandan Knuckles porusza się z prędkością 60 mil na godzinę, około mniej więcej, więc ja sobie jadę tak 61 mil na godzinę i go w miarę wyprzedzam, ale też nie mogę go stracić z pola widzenia, niestety, bo po prostu się zderespi. No i teraz, jeżeli jestem w stanie zadać jakimkolwiek atakiem, to... jedno obrażenie tylko, jeżeli jestem w stanie jakimkolwiek atakiem zadać. I have none, sorry. Nie mam niestety emeraldów, a on by chciał jakieś. No ale jak byłem na środku, to akurat było 0 emeraldów. Więc no peszek troszeczkę, mógłbym mana pula kupić, ale w sumie zostańmy sobie na środku i troszeczkę powalczmy z ludźmi o szmaragdy, bo tak naprawdę jesteśmy w miarę tutaj bezpieczni, więc chodźmy rzeczywiście te szmaragdy sobie zapewnić. No więc skoro liczy się szybkość ataku, czyli jeżeli jedno obrażenie każdy atak zadaje, no to musimy jak najszybciej atakować, mieć jak największą prędkość ataku, bo każdy atak i tak zadaje jeden, więc żeby zadać największe obrażenia co sekundę, no to musimy zadać największą ilość jakby razy te jedne obrażenie. Dobra, będę miał 3 szmaragdy. O, tu ktoś nie zabrał nawet. Okej, to ciekawie. Dobra, no to będę miał 3 szmaragdy. No i chodźmy w takim razie do bazy. Ty, 4, a to nie jest nasza baza? Nie, no ja jestem Aqua, no to dobrze. No dobra, no to chodźmy tutaj. Tylko żeby nie spaść, bo mam aż 4 szmaragdy, to gdzie ja tak daleko poszedłem? Kurde, daleko rzeczywiście w takim razie poszedłem. Będę miał 4 szmaragdy, prawda? Co będę w stanie z tego zrobić? Nic. To uzbierajmy w takim razie na kolejny poziom protection, nie? Wydaje mi się, że NPC, który jest z tego samego moda, znaczy nie wiem z jakiego moda on jest, ale w każdym razie za zebranie wszystkich akcesoriów dał mi taki karabinek MP7, który jest bronią strasznie słabą, ale jest bronią, która najszybciej ze wszystkich broni, jakie posiadam, atakuje. No i jest to prawie 1000, znaczy
Podobno jest to ponad 1000 strzałów na minutę. Ja bym powiedział, że chyba nawet jeszcze dużo częściej atakuje, no ale to myślę, że po prostu jest uzależnione od moich bonusów, które posiadam. Wego zabij, kurde, dawaj go. Co, on ma znowu tyle zdrowia? Jak on ma znowu tyle zdrowia? Jak on ma pełne zdrowie znowu? Wytwy? Ale skam jakiś. No kurde, co on tam teraz? Ja pierdzie, dobra. Trzeba kupić w takim razie, Tak został zrzucony? Tak został zrzucony, dobra, całe szczęście. Ale ja sobie chyba i tak zostawię kulę ognia. Tutaj, tak myślę sobie. Ale nawet jakby zrzucał TNT, które potencjalnie mógł mieć, to i tak by nic nie zrobił, prawda? Tak mi się wydaje, no dobra. No zatem wziąłem ten karabinek, udałem się na te tory, no i zacząłem atakować tego Ugana Knucklesa i byłem mu w stanie, przypominam, 666 tysięcy zdrowia, a ja byłem mu w stanie zadać obrażeń 500 do 600 na sekundę za pomocą tego karabinka. Więc no nie jest źle, nie? No ale walka by trwała wtedy 20 minut i udało mi się, uwaga, udało mi się z 666 tysięcy 666 jakby zdrowia zjechać mu aż do 200 tysięcy prawie. Mamy 6 diamentów, 6 szmaragdów. O kurde, ale się nam wbił w środku rozmowy. Co za chłop, kurde. Co on tu? Dobra. Ja mam kulę ognia, więc niech on się o to nie martwi. Doskonale. No aha, no super, nie, no fajnie. Zarąbiście, dobra, on chyba nie wie, że mamy szkło pod spodem, na całe szczęście. Więc weźmy sobie kolejną kulę ognia. O ty. No kurde, oni chyba nas niestety już pokonają tutaj. Chyba po naszym łóżku niestety, ale patrzcie, mam 6 szmaragdów w skrzynce, no ja pierdzielę, dobra, dawaj go, ja pierdzielę, no, haha, super, fajnie, no zarąbiście, nie, no po prostu genialnie, no, kurde, dobra, dawaj go, proszę, ja mam tyle szmaragdów, ziomek, dobra, ja mam 9 diamentów. Chyba sobie tak naprawdę kupię szmaragdy tutaj, wiecie, tak naprawdę sobie myślę, bo będę potrzebował 10 potrzebuję, aj najgorzej, nie, co? 12, a to jeszcze 3 będę potrzebował, najgorzej, ojeju, kurde. No ale dobra, to nie jest przynajmniej jeszcze stracona giereczka, przynajmniej no teraz jeszcze nie jest stracona giereczka. Dobra, weźmy sobie, A i smutny jestem z tego powodu, że z 666 tysięcy zjechałem mu do 200, troszeczkę mniej niż 200 i niestety spowodowałem błąd, znaczy zrobiłem błąd, popełniłem błąd, niestety wszedłem w tego Ugana Knucklesa i no niestety umarłem. I dlatego byłem bardzo smutny, ponieważ cały mój progres poszedł się walić. To tam śmierć mi nic nie powoduje w Terraria. Ja to tam sobie już ten... Poszedłem po to złoto, które upuściłem. Ja mam tyle w ogóle złota, tyle mam platyny, że to nawet tam mały... Co ja zrobiłem? Chciałem sobie kupić nożyce. Mały ma to nawet sens zbieranie tego złota, co tam upuściłem. Ale no po prostu ten czas, który zmarnowałem, bo to naprawdę jest męczące tak sobie siedzieć, nie? A to nie jest tak, że ja sobie po prostu trzymam jakiś przycisk, nie? Ja co chwilę muszę się przerzucać z jednego toru na drugi, a on jest ode mnie szybszy, ten Ugana Knuckles, więc jeszcze ja muszę manewrować w górę i w dół, żeby go w taki sposób wyprzedzić. Idealnie, będę miał na szmaragdy. W górę i w dół muszę manewrować skrzydłami, żeby go wyprzedzić i w drugą stronę na tych torach jechać. Dobra, kupiłem szmaragdy, więc mam nadzieję, że ten gość tamten sobie będzie zbierał te szmaragdy. Też mogę sobie w sumie chyba pozbierać szmaragdy, tak myślę. Kurde, ale patrzcie, zostały tylko 3 drużyny. Patrzcie, nasza i no niebiescy, no i ci. Żółci, ci co są tutaj po prawej, nasi sąsiedzi wielcy. No dobra. Uuu, ktoś tu spadł, biedny biedak. O, dobra. Ups. Mnie ktoś goni. Mam nadzieję, że nie ma kuli ognia. Dobra, chodźmy. No już mnie nie goni. Dobra, chciałem się ukryć, zjeść jabłko w ukryciu i zaatakować, ruszyć na niego, ale teraz już nie ma sensu. Zbierać na protection 3 czy heal pula sobie dać i może coś jeszcze.
Hillpula sobie kupię, ale... O, o ty, a ci dam. Ty, kurde, no co mnie... Aha, no fajnie, nie, no super wszedł mu Nogmek, nie, no zarąbiliście Nogmek mu wszedł, nie, no super, świetnie, doskonale, bardzo fajnie, nie, no fajnie, fajnie, super, super, super giereczka, bardzo fajna. Co żółci robią? Czemu żółci w ogóle... Ja pierdziele. Co to jest za głupia strategia? Oni nie mają nic, absolutnie. Oni nawet nie mają zbrojek, nie wiem czemu. Przecież jak niebiescy... Niebiescy wygrali, nie ma innej opcji. Żółci nie przegrają, żółci nie wygrają bez i diamentów, i szmaragdów. Bez szmaragdów można wygrać. Bez diamentów ciężko wygrać. Ale może i można. Ale ciężko nic nie mieć diamentów. I bez szmaragdów, i bez diamentów, z samym złotem i żelazem nie ma opcji, że wygrasz. Nie ma opcji. Chyba, że grasz na kompletnych debili. No i co ty robisz? No co ty robisz? No i takiego mam teammate'a. Dlatego mu nie dałem szmaragdów, bo tak się właśnie zastanawiałem, czy on rzeczywiście jest raczej dobrym graczem, czy słabym. I tak mi się wydaje, że on jest raczej takim słabszym graczem. Dlatego jemu szmaragdów nie dałem, tylko samemu sobie chciałem kupić zbrojkę, no ale zostałem zaatakowany w międzyczasie. No i niestety, no wyszło jak wyszło, nie? Kurde, tak się akurat złożyło, że koniec odcinka i koniec mojej historii o Terrarii. To czuję się, jakbym opowiadał przez 29 minut, zamiast grał w grę komputerową, to czuję się, jakbym przez 29 minut opowiadał historię z Terrarii. Chyba aż taki tytuł dam, szczerze mówiąc, bo tu się tak naprawdę dużo ciekawego nie działo, nie mam też jakiegoś ciekawego tytułu. No to chyba będzie tytuł Opowiadam historię z Terrarii. Póki mam jeszcze czas... posiedzę sobie tu chwilkę. Ja chcę po prostu zobaczyć, jak żółci... Ja chcę po prostu zobaczyć, kiedy niebiescy zaatakują. Że niebiescy nie mają jeszcze żadnych zbrojek? O! Jeden niebieski się rozłączył. Ciekawe, mam nadzieję, że powróci z powrotem. Bo żółty jeden też się rozłączył już raz i powrócił. No, zobaczmy. No. No. Niebieski nie powraca. O nie, o nie, o nie. To kompletnie odwraca kolej rzeczy. To kompletnie zmienia wszystko. Kurde, teraz to tak naprawdę nie wiem, kto wygra. Bo mimo wszystko złoto i żelazo są najbardziej przydatne do obrony. Można sobie stawiać te wszystkie różne rzeczy. Bloki do budowania to najmocniejsze. Również są głównie... przecież za żelazo i za złoto są jabłka przecież, no i mówię tam o silverfishach, o golemach, o na przykład wieżach, o jajkach mostowych i tak dalej, nie? Więc nawet jeżeli on sobie załatwi protection 4 i diamentową zbrojkę i diamentowy miecz i pójdzie do nich, nie? To obawiam się, że mogą sobie oni nadal nieźle poradzić, ale no raczej na smoku by zginęli, nie? Ale czemu on się rozłączył ten niebieski? Kompletnie tego nie ogarniam. No i co ty robisz? No patrzcie, patrzcie, nie? Jak on doskonale używa żelazo, nie? Którego ma ograniczoną ilość. Ile on tych kul wystrzeli? 5 kul! Przecież to jest 240 już żelaza zużył, a wcześniej chyba jeszcze 4 wystrzelił, tak? No to 400 żelaza, gratuluję, dziomeczku, zużyłeś. Ile? 5, 6, ponad 6 staków żelaza zużyłeś, co ja chyba 3 uzbierałem przez całą giereczkę. Na zniszczenie... mostu, który mogłeś zniszczyć nożycami w 30 sekund, bo przecież oni są tak daleko. No w sensie, no niebieskie jest tak daleko, a żółci nie zamierzają raczej się stąd usunąć, nie? Znowu ten gość się zdiskonektował. Ja się zastanawiam, to jest oszustwo, patrzcie, bo wszystkie te... jakby bazy mają jakieś... mają po prostu tutaj puste miejsce, tu jest na przykład natomiast ogień, tutaj jest jakiś uśmieszek, a tam jest jakaś skrzynia. To mimo, że pewnie nikt z tego nigdy nie skorzysta, to jednak jest to niesprawiedliwe, ponieważ przecież daje minimalną przewagę lub antyprzewagę osobie, którą ta bazę posiada, prawda? Podejrzane, nie? Wiecie, chodzi mi o to, bo to chyba można sobie wybrać najwidoczniej, bo widzę, że 5 baz nie ma i tutaj 3 bazy mają jakieś tutaj uśmieszek, jakiś tam ogień, jakaś skrzynia skarbów, nie? No ale wyobraźcie sobie teraz, że na przykład ktoś robi plan, że hej, wybiorę sobie darmowe, wiecie, przedmiot kosmetyczny, czyli taki tylko, żeby był dla wyglądu, dla szpanu, nie? Ale będzie to skrzynia, w której się schowam i jest to na przykład lepsze miejsce do schowania się niż taki uśmieszek, albo niż taki ogień na przykład, nie? Więc... ja nie chcę się przyczepić do tego absolutnie. Ja to mówię ironicznie w 100%. Uuu, no to jest po żółtych chyba, tak mi się wydaje.
Ja to mówię ironicznie, ale no mimo wszystko mam... Znaczy, chodzi o to, że... O, co ten niebieski zrobił? O, ładnie, ciekawie. Ale co ten niebieski zrobił, że tutaj se stanął i co? I co? I gapił się na tego gościa, no i co? Ha, chyba że myślał, że jest niewidzialny, mogło tak być. No ale oni go... O, wow, jak on szybko... Co? To nie można tak... Aha, bo on ma przecież podkę, ten Jump Boosta 5, no tak. Myślałem, że ma cheaty, a wspomniałem. No, to wysadził jakieś TNT. Chodzi mi po prostu o to, że no ładnie sobie radzi w miarę, ale chyba umrze, bo zobaczcie jak ma mało zdrowia. No tak jak mówię, oni się naprawdę będą bardzo dobrze tutaj bronić, natomiast jeżeli... Mają przetrwać, nie przetrwają, ale wątpię, że niebieski sam rozwali im to łóżko. Czy też Aqua, że rozwali sam im łóżko. Skąd ty masz... Aha! No tak, przecież mój współzawodnik mnie wykorzystał, bo ja mu przyniosłem diamenty do domu, żeby... Dałem mu ulepszenia zbrojki, dałem mu ulepszenia miecza, dałem mu mana pula, dałem mu ulepszenie generatora, żeby produkował emeraldy i zginąłem. I on se teraz ma z tego korzyści, rzeczywiście ma diamentową zbrojkę, ładnie, ładnie, rzeczywiście. A się cieszę się z tego powodu. Wracając do tego, czy przewagą, czy nie jest ta struktura, która tu się znajduje. Chodzi o to, że ja mam rację, ale normalnie byśmy się umówili, że to tak naprawdę nie ma znaczenia kompletnego, więc nie powinienem się czepiać, bo to idiotyczne po prostu było i to jest też prawdą, że byłoby to idiotyczne, przynajmniej tak uznajemy. Ale chodzi o to, że mam rację, że rzeczywiście może być taka minimalna 0,001% przewaga, nie? I to już od razu jest niesprawiedliwe, nie? To jest dosyć... No ja tak matematycznie myślę trochę o świecie. A jak to się wydarzyło? Jak to się wydarzyło tak w ogóle? Nie wiem jak to się wydarzyło, trochę nie rozumiem, ale okej. Ale uwaga, przełom. Żółty zaczął się budować. Czy on nie może zbudować się tutaj? Nie, myślałem, że on nie może się tutaj zbudować, a może się tutaj zbudować, dobra. A jak ja tutaj sobie stoję? No i zebrał chyba teraz 8 diamentów z tego co rozumiem, tak mi się wydaje, no. Dobra, dobra. No i chodzi właśnie o to, że te 0,0001% szansy przewagi, tam jakby po prostu przewagi, jest tak nieznaczące nic i tak pomijalne, że nie powinienem w ogóle się czepiać, dlatego też mówię, że się nie czepiam. Ja po prostu chciałem tak zwrócić na to uwagę, powiedzmy, nie? Ja nie rozumiem, co to jest za dziwna strategia, że on dopiero teraz próbował się budować na środek. Dokładnie w tym momencie, gdzieś około 2 minut przed ulepszeniem na emeraldy trzeciego stopnia jakby generatorów. Czemu on wcześniej nie poszedł? Przecież tu niebieskiego nie było długi czas, nie? Widzieliście to? Widzieliście to? Niebieskie jest niewidzialny. Zobaczymy, jak mu teraz pójdzie. Dobra, wszedł. Uwaga. 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 Dasz sobie radę. Dasz sobie radę, niebieski. Dasz sobie radę. Oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą. Dawaj, niebieski. Dawaj. Dawaj. Ja chcę też zobaczyć, jak to wygląda tutaj, bo coś tu dziwnego jest, okej? Oj, on chyba wie, chyba ten wie, albo oni oboje już wiedzą. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem na przykład nie... okej, okay. No i gratulacje, no i tak naprawdę jest już po żółtych, tak mi się wydaje, szczerze mówiąc. Bardzo dobrze mu poszło, bo się nie spodziewałem, że wygram, myślałem, że może przegra. Nie wiem, po co on to teraz robi, tak to no, nie da rady sobie. Brawo, no i wygrał tak naprawdę, bo ten drugi nie ma nawet żadnej zbroi, no i wygrał po prostu, nie? GG, ale zobaczmy sobie. Czy to jest ta rozgrywka, gdzie... A nie, myślałem, że to jest ta rozgrywka, gdzie miałem dużo killi, ale to nie jest ta. Gdzieś jest poprzednia? Nie, no ja nie zobaczę niestety poprzedniej. Ajej, słabo troszeczkę. Mam wrażenie, że rozpoczęła się rozgrywka, z której wyszedłem, ale i tak moja drużyna była jednograczowa. Znowu. No bo nie widziałem nigdzie innego gracza. Ciekawe. Znaczy jakby ja wyszedłem jeszcze automatyczną teleportacją, ale po prostu zaczęła się rozgrywka, nie widziałem innego gracza przez jakąś sekundę, więc podejrzewam, że nie załadował się, tylko że rzeczywiście byłem znowu sam, nie? Więc to nawet i dobrze, bo od razu ta drużyna była wyeliminowana. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro o 18 na Hypixelu, miejmy nadzieję. No i cóż, zapraszam was również do obejrzenia filmu, który dzisiaj wyszedł o 12, o 1.17, o 1.18, przepraszam bardzo, aktualizacji. Myślę, że całkiem fajny, jeżeli jeszcze nie widzieliście, myślę, że wam się spodoba. Natomiast jest trochę długi, to od razu ostrzegam, ale jest tam 12-minutowe, jakby...
rozdział, powiedzmy, bo też podzieliłem go, mam nadzieję, że to zadziała dobrze, który można sobie pominąć, czyli tam redystrybucję root, to można sobie samemu przeczytać, ja to tam szczegółowo mówiłem, no ale no, nieważne, zobaczycie sobie film, tam jest wszystko też wyjaśnione. No i tak mówię, też jutro o 18 kolejny film z Hypixela, a póki co żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, no i cześć!